Czerwony. Będę starał się ustawić na 3 minuty. No jak to jest, minus 2, 3. Okay. Proszę ustawić się tak, aby pani widziała to w środku. Mam widzieć środek. Dokładnie. Mam sobie w to patrzeć, tak? Tak. No. Jeżeli cokolwiek będzie się ulegało zmianie, proszę mówić. Normalne, że mam je trochę razić? To on jeszcze nie razi. To nie jest dobrze. Do ziemi można podnieść, niżej wszystko. Teraz jest różowo-żółte. Znaczy było czerwone, tak. A jest różowo-żółte. A teraz zaczyna być zielone. szybko. No, takie różowo-żółte. Jak zamknę oczy, to różowe. Ale proszę cały czas patrzeć. No, dobra. I w środek mam patrzeć? Tak, wszystko jedno. Byle patrzeć w światło. Z czerwonego zrobiło się zielone. No jest żółte teraz takie, ale prawie zielonkawe. No takie na pograniczu limonki, powiedzmy, no. Zwróć uwagę, że człowiek posiada centra energetyczne, które bardzo są czułe na barwy. Jedynka, dwójka, prawda, trójka i tak dalej, aż do czubka głowy, gdzie jest fioletowa barwa. Natomiast najbardziej pozyskujemy energię poprzez czerwień, przez nogi. Tudzież niektórzy zakładają sobie czerwone skarpety, aby lepiej się czuć i chodzić w skarpetach. Łączy się w ten sposób z ziemią, aby można pobrać w ten sposób różne rodzaje energii. Czerwień i zielony. To zależy jeszcze, gdzie patrzę, w którym miejscu lampy. Proszę zwrócić uwagę, że centra energetyczne się upominają o pewne rodzaje energii. Bo fiolet to góra, prawda? Pomarańczowy to jest dwójeczka. Żółty, taki jasny, który był, no to jest hara, siła, moc. Zieleń troszkę serca. Emocje przy niebieskim. Indigo, gdyby tam był, to było trzecie oko. Wszystko idzie z czerwonego koloru. Proszę teraz, jaki to jest kolor? Żółty. Tak mi się wydaje. A ten? A. To był pomarańczowy. To jest pomarańczowy. Dobrze, zakładamy pomarańczowy. Nie widzę. I spróbujmy to samo zrobić. No. No to od razu jest ten zielony i żółty. Mi się pokazał z tego pomarańcza. Słucham, jaki kolor jest, bo pomarańczowy filtr jest. Jest pomarańcz, jest żółty, jest zielony i wchodzi granat taki. No, najwięcej teraz zielonego jest. Czyli jest to serce. Czakram serca. On potrzebuje ten rodzaj energii. Nic się nie zmienia? Cały czas jest stabilny? No, taki stabilny zielony i tak od jasnego zielonego do ciemnego zielonego przechodzi w taki mocno ciemny, taki prawie że granat i wraca. Te kolory, które my mamy powyżej serca, są kolorami zimnymi. Niebieski, indygo, fiolet. Prawda? To są emocje, wszystkie sprawy związane z sferą duchową człowieka. Natomiast wszystkie te, które są czerwone, związane są z sferą niską, aż do serca włącznie. Czerwień, żółć, pomarańcz, żółć, serce, prawda? Jest jakaś zmiana? No, tak jakby się trochę stabilizowało i biały zaczyna wchodzić. I to jest przykład, że biały kolor, to znaczy napełnienie czakramów następuje. Już tego koloru organizm nic nie wysiągnie. On może dać jej wszystko, dlatego pomału wchodzi na piel.
Człowiek się świetnie czuje wtedy, kiedy będzie patrzył na każdy z filtrów, będzie widział tylko kolor biały. Natomiast jeżeli będę potrzebował jakiś kolor, to będę robił wszystko, aby ten kolor pozyskać. Bo ten organ u mnie potrzebuje równowagi, aby stać się białym. Biały cały czas? No tak powoli wchodzi na białe. A jaki jeszcze widać? Dookoła mocny taki granat. Jakby granat z białym się w takie kręgi układały. Biały i granat, a filtr jest pomarańczowy. To znaczy, że oczy panią kłamią. To nie jest ten filtr. Pani pobiera to, co pani chce. Spróbujmy teraz zobaczyć. Rzut. No, żółty jest od razu biały. Hara. Tu. Człowiek posiada największą moc, jak jest pełna hara, nie? Zyskuje się z jedzenia, z trawienia, wszystkiego, wszystko tu. W tej chwili kolor biały, pobierany przez harę, jest rozdysponowany pod sam organizm. Organizm sam ustawia to, co powinien. Zrobione są w ten sposób kolory, iż my mamy czerwony o tonacji, które ma szeroką gamę wibracyjną. Każdy następny ma inny rodzaj energii. I wyższe kolory wibracyjnie już do czerwieni nie mogą się dostać. Bo czerwień ma całkiem inny rodzaj wibracji, a na przykład w fiolecie czy w niebieskim już tego nie ma. Biały ze srebrnym, ciekawe. Słyszał pan o srebrnym kiedyś? Jest taki biało-srebrzysty taki. Bardzo ciekawy jestem, dlatego że my normalnie nie spotykamy koloru srebrnego. Ale człowiek to potrzebuje. Właśnie to jest potrzeba. Kolor srebrny ma swoją specyfikę. Potrzebny jest organizmowi. I co dalej? Tylko biel? Biel. Ale jest taki blado-żółty, ale no to jest w zasadzie jak... Zależy gdzie. No na obrzeżach je widać ten trochę żółty, ale jakby sama lampa świeci na biały i na srebrną, właśnie taki biel ze srebrną. Przy powadze obserwacji koloru, przy srebrnym kolorze następuje ni stąd, ni zowąd uśmiech. No, proszę panią, robimy w tej chwili kolor zielony. Zwróć uwagę, To jest taka mocna zielona. Będę starał się wytłumaczyć, na czym polega ta intensywność barwy, ale to później. Sprawa czekrawu serca. Co robi serduszko? Jest to niemalże podstawowa rzecz sterowania całym ciałem ludzkim. Energia serca. Jeżeli człowiek jest wewnętrznie ustabilizowany i energetycznie, to może otworzyć serce, może pracować serce, może przez serce sterować mózgiem, prawda? I to zawsze tak jest, że łamie sekundy wcześniej działa serce niż mózg. I poprzez serce działa, prawda? Troszkę żółtego takiego wchodzi, limonkowego. Słucham? Trochę żółtego jeszcze trochę wchodzi. Bo w momencie, kiedy pani pozyskuje energię, to potrzebuje pani zasilić również i niską energię, czyli w momencie, kiedy człowiek jest głodny, kiedy człowiek chce pić albo cokolwiek innego, pani chciałaby się napić herbaty, prawda? To, no właśnie, a pan mi jeszcze nie zrobił tej herbaty. Znaczy już się patrzy, prawda? To uzyskuje się energię przez niższe czakramy, żeby zasilić czakram serca, bo on zasili do pracy. Dlatego często się cofa do niższych czakramów po to, żeby można było więcej wyjść. Teraz znowu jest taki już biało-srebrzysty taki znowu. Czyli pozyskała pani energię, z powrotem poszła
do dołu, prawda? Do serca i znowu serce mogę pracować, ma energię do pracy. My, żeby pracować, musimy zjeść, nie? Każdy czakra w podobny sposób robi. Zasila się z niższych elementów. Brakuje energii, która by przyswoiła sobie procesy nauki. I organizm w ten sposób broni się, wchłaniając pranę bardzo intensywnie do środka, aby tworzyć odpowiednią ilość energetyczną, uruchomić czakramy, żeby można było przyjmować następną wiedzę. Stąd się bierze dziewanie. To nie jest z nudów, prawda? Tylko z braku energetycznej prany. Wtedy musimy to pompować, tę pranę, przez kilka oddechów, żeby można było dalej uważać. Bo tak to nic do nas nie dotrze. Jak dzieci zaczynają dziewać, to powinno się wyjść na zewnątrz, przejść spacerkiem z dziećmi i dopiero usiąść w klasie. Bardzo dobrze mówił nauczyciel i one się jakby spaliły, przyjmując całą informację od niego. No teraz wchodzi mi granat. Słucham? Granat teraz mi wchodzi jeszcze. Na obrzeża, ale tak przez chwilę. Ten granatowy kolor, proszę go bliżej określić. On jest podobny do spodni jeansowych? No taki, no... Silniejszy, mocniejszy? Silniejszy. Bardziej intensywny. Tak. To taki mniej więcej jak chabrowy taki, powiedzmy. No, nie, kobalt. Kobalt to jest dobry. Kobalt indygo. A szalik pani jaki jest? Mój szal? Kurkus. No to serduszko jest uspokojone. Zobaczymy, co się będzie działo. Przy niebieskim. Niebieski to jest to. O. Czyli emocje i wszystkie z tym związane rzeczy. Prawda? Gardło. To na stanie emocjonalne. Już. No błękit i biały znowu się już robi. Błękit podobny do nieba, czy błękit? Jakąś... No, taki do nieba. Mhm. Żeby można było pozyskiwać energię błękitu, czy emocji, planowanie cały czas, to na przemian będzie wiele. On się chce zasilić, emocje jeszcze przez górę się zasilają, nie tylko przez energię niskie, prawda? Energię materii. Dlatego często też w górę przyszła i uzupełniała, to było sercu również. I następną biorę. Biały kolor zasila górne czakramy, a czerwony kolor zasila dolne czakramy. Znaczy, no, tu jest ciekawa sprawa taka, że się układają różne wzory. Co chwilę na przemian białe z niebieskim w różnych konfiguracjach mi się układają. Ale to tylko zależy od gałki ocznej. Możliwe. Cały czas pani pracowała ruszając grytanią. Tak? To jest... Po prostu tu, jak zaczyna czakra pracować, nie? To zaczyna działać. Cały czas. Pani to czasowo widać, bo zasłonięte jest, nie? Ale górna część była widoczna, że tak jakby człowiek łykał ślinę, jakby. Rozumiesz? Tylko tylko historię. No, cały czas widać, nawet zaczął mi kata lecieć, tak, że... Tak. I tutaj normalnie mi spływać po gardle. Zgadza się. Ale przecież to tylko i wyłącznie światło. No więc. Kiedyś była taka historia, że była dyskusja na temat wibracji. Była kiedyś dyskusja, jak prowadziłem spotkanie wśród energoterapeutów warszawskich nad Jeziorem Zejrzyńskim i tam między innymi była grupa lekarzy, naturoterapeutów. Prawda? I była dyskusja cały czas, czy wirus, prawda, jako ten, który zaraża w rezultacie, wiesz, wszystkie inne historie, to jest to samo, co wibracja. Radiesteści mówili, to jest to samo, tylko inna nazwa. Prawda? No i zaczęła się cała na ten temat dyskusja, jak to faktycznie jest. Skończył tę dyskusję, jeden z uczestników powiedział, kochani, tu wymienił tytuł opery, prawda, że był na takim i takim spektaklu, prawda,
że ta opera była przez okrojnie określony czas, że w antraktach, kiedy ludzie wychodzili, w większości mieli katarę. Tak jakby wszyscy się zarazili katarem, a przecież wiemy, że to są wirusy. Prawda? Dmuchali w chusteczki i tak dalej, i tak dalej. No jakby, ale on zauważając to po raz pierwszy, prawda, nie zwrócił na to uwagi, ale kiedy był po raz drugi na tym samym, to mówi, tam też ludzie katarzyli, to przecież niemożliwe. Może być jakaś tam chmura, która przechodzi wirusowa, prawda, i ludzi zaraża wirusem, ale tu i okazuje się, że muzyka od pewnej tonacji powoduje taki stan kataralny, czyli tworzy wirusy. Ruszo, nieprawdopodobne. Tak, przy pomocy muzyki można się zarazić. Ale można się uleczyć. Jeżeli muzyka leczy, to je razi, nie? Jest i plus, jest i minus. I teraz nie ma się dziwić, że pani otrzymując odpowiednie wibracje energetyczne, zaczyna puszczać, leczy kanały przeczyszczenia i spływa wszystko. Prawda? Ma ustabilizowane czakramy, zaczyna być inny w otoczeniu. Co inaczej, innego dostrzega, całkiem inaczej widzi świat. Bo nie zajmuje się w tej chwili potrzebą pozyskiwania energii. Bo to jest najważniejsze. Ja potrzebuję teraz to, potrzebuję jeść, potrzebuję, bo się zdenerwowałem. A tu nie. Jest na luzie, mam wszystko wyjaśnione. Teraz mogę zauważyć każdy szczegół naokoło, który założył na tego brudna żywca. Słucham. No, granat z fioletem. I to pulsacyjnie, raz to, raz to. Bardzo ładna taka granatowa wódka. I różowy też. Ale też nie ma jednolitego koloru. Nie, nie. Jeszcze tak różowy mi przebija w niektórych miejscach. A, no właśnie. Zwróć uwagę, że róż bierze się z dołu. Potrzeba energii, żeby uruchomić trzecie oko. Czyli potrzebuje w dalszym ciągu zasilania energetyczne przez górę. Zwróć uwagę, są górne czakry. Prawda? Od czasu do czasu zasilam się przez materię, czyli przez niskie, ciepłe kolory. Prawda? I znowu biel, żeby uruchomić trzecie oko. Czyli działanie intuicyjne, nie? W porządku, wszystko? Biały i fiolet. Biały, fiolet, granat. No i mamy ostatni, fiolet. Wow. Biały. Biały z takim delikatnym fioletem, ale to jest taki fiolet bardzo ciepły właśnie taki. Chociaż... Nie, wiecie co? Brązowy. To jest biały z takim brązowym fioletem. To jest taki kolor takiego, jak to się kiedyś mówiło, taki pudrowy róż albo taki właśnie pudrowy brązowy fiolet. I biały. Patrzy pani na fiolet. Niech pani zobaczy, jak się zmienia. Co jest teraz? No, jest biały, jest brąz i jest taki fioletowy brąz, taki... Trudno mi określić nazwę tego koloru. Taki pudrowy, różowy brąz, no. Cały czas to samo trzyma? Stabilne? Taki ciekawy, bo granat teraz zaczyna wchodzić. Energia z różą musi przejść przez wszystkie czakramy, żeby dojść do góry. Dlatego wejdzie przez granat. Potem musiała wejść do indygo i dopiero do fioletu, a potem biel. Dlatego używałem czasami rzeczy takich, że pani zauważyła, jak reaguje organizm
To inaczej widać, jak na sercu by było, nie? Nie, mi tutaj pulsowało w pewnym momencie. No. Takie miałam iskierki. No. Więc o to tutaj chodzi. Normalnie pani cały czas jest ładowana energetycznie do głowy, prawda? I raptem następuje zaburzenie czegoś, nie? Wejście w sferę intymną, pytanie o głupie, pytania i tak dalej, i tak dalej. Wewnętrznie zaczynam się spięta, nie? Więc to się wszystko dzieje w emocjach. Na przykład miała pani fiolet, to teraz pani wiedziała, że poleciało natomiast biały, potem kolor, że czerwień, bo pani już spaliła. Emocje poszły. Energia się spaliła emocjonalna, która tu jest w czakramie. Trzeba to uzupełnić, nie? I teraz niech pani zwróci uwagę. Dostała pani informację i potrzebuje pani energię natychmiast. Stąd. Żeby wziąć karę. Ta energia wydawana przez człowieka jest wtedy, kiedy pani znerwuje. Wystarczy tylko powiedzieć, że jesteś dupek i nic więcej, z tą się no nie można dogadać. I otrzymuje natychmiast pani energię uzupełnioną i ona przechodzi dalej, jest wszystko w normie. My odruchowo stajemy się wampirami, nie zdając się z tego sprawy, w zależności od tego, co potrzebujemy. To od człowieka wyegzekwujemy. A jeżeli ja reaguję inaczej, ja pani dam inny kolor, kiedy jestem znerwowany, albo kiedy jestem pracujący, albo kiedy śpię, prawda? I dostanie pani inny kolor, to pani inaczej będzie ode mnie pozyskiwała energię. To wszystko zależy od tego, jaki ja jestem. I ten moment, który pani potrzebuje energię, to będzie pani tak mówiła, że tę energię ode mnie dostać. To zależy tylko i wyłącznie od chęci rozmowy przez pewien okres czasu i jakiegoś doświadczenia, nie? Z człowiekiem. A jeżeli pani będzie wiedziała, jak ten człowiek jest i zna pani jego, bo kompas pani to powie, to pani wie, w jaki sposób z nim pozostawać.